jak dobrze się umyć po tylu latach. Ej, Wix. Wiesz co, zjadłem tą tabletkę co znaleźliśmy przy Meksykaninie i wiesz co się okazało, odzyskałem swój głos, ale mi się wydaje, że już ją gdzieś widziałem, to świetnie, to choć zadzwonimy po karetkę, niech wezmą ciało tego Meksa. Halo, dzień dobry, chciałbym zamówić karetkę na ulicę Bimbrowniczą 4, dziękuję. Chodź, zaraz przyjadą. To ty, przypominałem sobie to u ciebie, widziałem tą tabletkę, Wix, trzeba go zabić. Ało, jak boli, moje lewe jądro domaga się ruchania, a, w ogóle to zjeb mnie postrzelił. Muszę pojechać do szpitala, ale, żadne ale, ja prowadzę. Kurde, strzelają do nas, Audi wychyli się i wystrzelaj ich jak kaczki. Nasze opony, nie bój się młody, jestem mistrzem kierownicy, no właśnie widać, prowadź Wix, musisz przemóc swój ból, dasz radę dojechać. Jesteśmy. Karetka, szybko, mój brat jest ranny. Boże, każdy krok sprawia mi ból, pozwól mi dojść do tej jebanej karetki. Mój brat został postrzelony, czy da się coś zrobić? Tak, ale trzeba zapłacić miliard złotych. Przyniosę je, Wix, nie martw się, wrócę po ciebie. Katrina, co ty tu robisz? Ciszej. Wsiadaj. Wytłumaczę ci po drodze. Ale... Żadne ale, chodź. A więc tak. Meksykaniec był zamieszany w aferę z bosem mafii i Tesco. Ma on na nazwisko Jarukikał na wardze. Poszło podobno o jakiejś pornole. Ale skąd wiedziałaś, że będę pod szpitalem? Z mojego źródła. Przez tego złoma z mafii mój brat nie żyje. Mamy szczęście, że wiem, gdzie on się teraz ukrywa. Tylko musimy uważać. Będzie miał silną obstawę. Najprawdopodobniej będzie miał jakąś grubą kasę przy sobie, to będzie ona na leczenie twojego brata. Ale skąd ty wiesz o moim bracie? Nieważne.
Koniec pytań, mówiłam ci, że będzie miał silną obstawę. Skończymy z nimi. Mówiłaś, że przez niego twój brat nie żyje. Jak to się stało? Mój brat infiltrował pewien gang w Los Angeles. Ten pomarszczony kutas go wydał szefowi gangu i... Co się stało? Oni zabili mojego brata. Dobra, poddajemy się. Nie wiem, pracowałaś w jakimś burdelu czy coś, bo przypominasz mi taką jedną babkę, co sała jak odkurzacz i stawiała pałę w 2 sekundy. Nie wiem, kolego, w jakim burdelu byłeś, na jakie dziwki się puszczałeś, ale ja występowałam tylko w filmach pełnometrażowych. A w ogóle to nie przyszliśmy tu pierdolić o mojej przeszłości, lecz o twojej. Mów, auditore. Dlaczego Meksykanin chciał nas zabić? To było odwet za stare czasy, gdy... Dlaczego go zabiłaś? Bo mnie wkurwił stary dziad. Pomyłka w bagażniku tego motoru jest 10 miliardów dolarów. Spokojnie starczy na rehabilitację oraz na niezłą bibę.
A więc to tu mieszkacie. Zaczekaj, Audi, chyba ktoś do ciebie. Witam. Jestem przedstawicielką firmy komorniczej i przyszłam wam zabrać państwa dom. Ale dlaczego? W imię długów, pani kierowniczko, w imię długów. Och. I co teraz, audytor, zrobi to wszystko przeze mnie? Jestem tego pewna. Nie płacz, kochanie, wszystko będzie dobrze. Mam wtyki u reżysera, który kręci ten serial. Siema, siema. Wix, muszę ci coś powiedzieć. Komornik przyszedł i zabrał nam dom, a to skurwysyny. Nie wiem, czy to coś da. Ale mój przyjaciel handluje domami i może... Nie, słonko, poradzimy sobie. Och, audytory, jesteś taki męski, żegnaj. Masz tu mój numer. Jak co to dzwoń. I co, Wiks, masz jakiś pomysł? No wiesz, mój kumpel Sylwester mieszka w pewnym garażu. Może nas przenocuje. No to jedziemy tam. Mam nadzieję, że twój dar przekonywania jest wystarczająco mocny, by go przekonać. Ej, kurwa, w tym samochodzie skończyła się benzyna, bo pali jak smog. No to jedziemy na piechotkę. Siema, Sylwek, jak tam zdrowie? Mam sprawę niecierpiącą zwłoki. Zdrowie świetnie, nawijaj, ale ja wolę tak na osobności. No to chodźmy, no. Mamy pewien problem mieszkaniowy, bo pojebany komornik zabrał mi i bratu dom, a to chuje, nie myte, za co, bo nie czciliśmy obrazka Jarka Kaczyńskiego w ciasnych stringach. Jak tak, to możecie zatrzymać się w moim garażu, gdyż wyjeżdżam robić karierę w Zadupcach Dolnych. Dzięki, swój chłop z ciebie. Brachu, mamy gdzie mieszkać. No to, że tak powiem, smyrfastycznie.